To jest unikalny Lamborghini Aventador w tej grze. I to jest wersja Super Veloce. Także ja sobie zrobię go na Coxa w S2. To właśnie, tu mamy taki spoiler. On jest spoko, nie? Możemy mieć też standardowy. Ja chyba dam ten standardowy. Ale patrzcie, co my tu mamy. Ha! Tak, mamy Lamborghini policyjne, moi drodzy. Zostawię mu standardowy silnik, jego można mocno podkręcić, ale patrzcie, jak ta dupa fajnie wygląda. Troszeczkę inaczej niż w zwykłym Aventadorze, nie? I chyba zrobię z niego takiego tajniaka, tak myślę. Dawaj fake cop. Na drift go można zrobić. A właśnie, mieliśmy Huracana na drift zrobić, to zrobimy też później. Zdążymy jeszcze? Chyba tak. Ile by miał kunia? Jakieś 1400 koni mechanicznych by miał. Jakbyśmy go całkowicie zrobili na maksa. W klasie X. Thanks and have fun. Czekaj, zanajcik. Leć nim bokiem. Nie, bokiem zrobimy Huracana jakiegoś. Kiedy ten Passat? Musimy w końcu zrobić petycję na Passata. Na fulla dziada zrobić. W sumie możemy przetestować, zobaczymy. Zobaczymy, jak w klasie X będzie się zachowywał. Ja później na pewno zrobię... Znaczy to jest full, ale na tym standardowym silniku, nie? To mamy. Teraz musimy zrobić na nim jakieś malowanie. Tu był ziomeczek, który zgadł, na co ja będę szedł po streamie, nie? Zgadł, że pójdę na kurs tańca. I tak się zastanawiam, ale teraz chyba nie zdążymy narysować jego tutaj niku na samochodzie. Ale może zrobię sobie jego rejestrację. O. A, Mike, dobra. No i fajnie. Fajnie, że napisałeś. Będziesz tutaj na mojej rejestracji przez dłuższy czas. Są już. Jedziemy robić zlota. Lamborghini. To gdzie jedziemy? Musimy wyznaczyć jakiś cel. Gdzie my pojedziemy zrobić Lamborghini? Mówicie, że brzydkie malowanie? Jezu, nie da się jeździć! Strasznie jest! Byczek Fernando się z niego zrobił, no. Jedziemy na autostradę, tutaj się gdzieś skręca na autostradę. Strasznie się nim jedzie, ja go muszę w S2 zrobić. Za dużo kunia ma. On ma jakieś 1400 koni mechanicznych teraz. Musimy zobaczyć, ile pojedzie. To gdzieś 430, ale jak szybko się rozpędzi. Nie ma hamulców w ogóle. Co on taki ciężki jest, czy jak? Ile ten byczek poleci? Kurde. Co? 7? Myślałem już, że 440 śmignie. Już więcej nie może. Może... Wiem, co możemy jeszcze spróbować. Kurde, to on szybki jest. A jakbyśmy zmniejszyli jeszcze docisk i wywalili tego koguta na górze, to by pewnie więcej poleciał, nie? Na rondzie prosto. Dobra. I tutaj jest taka fajna miejscówka, tylko nie wiem, czy się pomieścimy. Dokładnie. Niektórzy nie mogą podjechać, bo za nisko. Mały Cip przyjechał. Cip gang, zobaczcie. Nasza zlotowa maskotka. Ej, tak nie robimy. Ten też spadł. Powoli, bo się... No, wiadomo co, nie? Proszę bardzo, co my tu mamy? Cheap Gang! Zobaczcie, swoje malowanko zrobił nawet.
Ale to jest wersja Aventadora Forza, bo to jest wersja dragowa. Poznaję po tych kołach, nie? Wersja dragowa Lambosa, mega, mega szybka, jeszcze chyba szybsza od mojego. Dużo lepiej rozpędza się do prędkości maksymalnej. Tu mamy Murcie Lago, super velocze, z poszerzeniem dodatkowo. Mega samochód był w Forza Horizon 3. Zobaczcie, tu mamy malowanie Cheap Gang. Lamborghini Urus. Tutaj zamiast lusterek mamy kamery. Widzicie? Cyk. O. Kamery są. Bardzo dobry też samochód do offroadów. Lamborghini Huracan z poszerzeniem. Fajnie wygląda. O, fajne felgi, dobro. Podobają mi się. Yeah! Klaksony. Thanks and have fun. Dziękuję za donatik. Dołączyć do swojej grupy. Nie musisz dołączać do naszej grupy, żeby być w tym. Być na sesji to raz, a dwa można. A czy teraz jest pełna sesja, nie? Boże, pełna ekipa. Tutaj mamy Gallardo. Ej, zobaczcie, w negatywie zrobił. I z tyłu, i z przodu. Ten negatyw w Fordzie nie można zrobić aż tak mocnego, ale jest widoczny, nie? Do negatywu przydałyby się też jakieś dystanse, bo te koła są teraz tak schowane dziwnie. Ale jest. Gallardo, wersja Roadster. Murcie Lago. Bardzo fajne malowanie. Murcie Lago, super velocze. Spoko, wygląda również z poszerzeniem i chyba ma lakier imitujący włókno węglowe, nie? Widać się takie paski. Spoko. Tu mamy Cantacha Lamborghini ze zielonym spoilerem i ciekawym malowaniem. Lakier fioletowy kameleon. Cheap Gang. Tutaj mamy Gallardo ze super spoilerem. Ziemeczek sobie siedzi, cyk. I tu mamy Aventadora, chyba zwykłego. Tak, to jest zwykły Aventador, ale z poszerzeniem. Także mega, mega szerokie auto. Coś jeszcze nam zostało? Jeszcze mamy Aventadora. Teraz to jest mój? Tak, to jest mój. Dobra, tutaj jest Cantacha kolejny. O, jakie malowanko wybrał sobie. Spoczko. I tutaj mamy ostatni samochód. Co prawda nie Lamborghini, ale nasza taka maskotka zlotowa. Kebaby ludzka, yeah! Jadą chłopaki, zobaczcie. Patrzcie, jak ominęli pięknie. Spoczko. Ekstra to wygląda, nie? Ja muszę sobie tego Huracana na drift zrobić. Jak w Need for Speedzie Paybacku, nie? Ciągnika żeśmy wyminęli. Aj, 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 aj. Robimy fotę chyba, co? I cyk, foteczka. I cyk, zdjęcie. Ktoś już przewidział tutaj. Oh yeah, patrzcie na to. Nie da się jeździć tym samochodem, jest za szybki. Za dużo mocy ma, no. Za dużo kunia, żebym władował do niego. To jest byczek Fernando teraz. W ogóle ślisko. Nie dojedziemy tego. A właśnie, czy w tej wersji z tyłu spoiler się wysuwa? Bo ja widzę, że on jest taki trochę zablokowany chyba. On powinien przy hamowaniu się wysuwać, ale jest zbyt ciemno, żeby to zauważyć chyba, nie? Zwłaszcza jak pomalowało się samochód na czarno. Także zlocik Lambo chyba taki trochę nieudany, zwłaszcza pod koniec, jak jechaliśmy ten wyścig. No ale najważniejsze są chęci, nie?